A w dzisiejszym odcinku ja złamię prawo, Maciej wykaże się hipokryzją i chyba zagram kolędę. Tak jest zawsze. Siądzie na traktor i nie powie nic. Gdzie jest? Po co tu przyjechał? Nic nie powie. Widzicie wszyscy, na czym siedzimy, więc chyba podejrzewacie, że jesteśmy w Muzeum Traktorów. Besko. Muzeum w Besku. Tylko Łukasz, nie odjeżdżaj. Idziemy. Jeszcze przejdziemy się, zobaczymy, co tutaj jeszcze kryje. Stary spichlerz, który pamięta niejedną wojnę. Idziemy na górę. Ja tu będę za 2-3 dni, pod jeden z ciągników, bo pójdę do lasu. Jednym ciągnikiem stąd będziecie jechać do lasu? Tak. Normalnie pracujące. Czyli te ciągniki są wszystkie pracujące? Tak. Wszystkie, każdy jeden ciągnik pracuje? Każdy jeden odpalisz na chodzie, nie? I co wy tym będziecie robić? Poza tym Guldnerem? Słuchaj, no można sobie patyki powyciągać, teraz jest modny chrust. Ach, chrust, tak. Chrust jest bardzo modny, dokładnie. No. Typowo tamten holder, on jest wąski, z winnic. Ja mam las gęsto posadzony i żeby wjechać i wyciągnąć takie świerki pościnane, bo przyrzedzam, to nie ma. Co roku nie. Przecież w latach jak te traktory chodziły, to przecież wszystko nimi robili, nie? Nie tak jak teraz. No tak, tylko teraz jesteśmy, tak naprawdę przenieśliśmy się do 2020 już w tym momencie trzeciego roku. One stoją pięknie, odpicowane, są ładne, są poukładane i do zwiedzania, a tu nagle wychodzi, że one pracują. Że jeszcze mogą po prostu zaodpalić, wyjechać i pojechać po chrust. Tak. Albo po te świerki, o których mówisz, nie? Tak, ewentualnie sobie zrobić grządki, nie? Tak samo. Że zapinasz pług, brony, teraz jest modna żywność swoja, nie? Eko. Nie? Tak samo ten zielony sztajerek tam, co stoi. Ja go w tamtym roku brałem do rębaka. Rębak waży tonę 200, sama siekiera, która tnie konary 300 kg i 15-konnym, jak rozgonię to ten rębak, to takie konary idą do furczy. Nic się nie dzieje. Super. Czyli one cały czas wszystkie działają? Działają, to wszystko tu przyjechało w własnych siłach. I to jest ponadczasowe, nie? Że weźmiemy jakieś nowoczesne sprzęty, które za chwilę mają problem z pumpą wtryskową, jakieś paliwo złe się zaleje, coś się dzieje. Tak. Z elektroniką, tutaj, z komputerem, z czymkolwiek, a tutaj nie ma. Przepraszam, że nawet się nie podłączy komputera. Nie, znaczy wiesz, jak wtyczkę znajdziesz, to jesteś gościem. Czyli co, dzisiaj Łukasz ma znaleźć złącze diagnostyczne. Tak, dzisiaj ja OBD będę szukał. Dokładnie. Najlepiej wie, może w ESie albo gdzie, nie? Tak, a znajdujemy się w Beskim Centrum Dziedzictwa. Tak. Dokładnie Beskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. A wy jesteście oprócz tego jeszcze Bieszczadzką Bramą. Znaczy Bieszczadzka Brama to jest twór, ta impreza jest tworem naszym razem z gminą Besko, nie? Naszego klubu, nie? Naszego klubu razem z gminą Besko. To tak powstało z racji tego, że wujek też jest pasjonatem starych motocykli. O i ma tu tych swoich kolegów i tak było, że może by my co zrobili. Miejsce jest, gmina zaangażowana dobrze, bo też dla nich to jest promocja, nie? No tak. No, bo zjeżdża trochę ludzi, jeśli jest pogoda. Na zloty w maju. W tym roku 21 maj. Sobota dzień techniczny, w cudzysłowie, a niedziela jest cały dzień. Czyli 21 maja zapraszamy do Beska. Tak, do dokładnie. Beska. Będzie się działo. Znaczy teren jest wolny, znaczy wolny od opłat. Kto chce, przyjeżdża, rozkłada, czy tam jakiś stragan, czy coś. Nie ma problemu. Da się? No spróbuj na tej dużej. Nie. Łukasz, spróbuj. Ona jest rozspawana. Nie ma tu rurka, jest dziura. No. Pokaż. Także ona nie zagra. Ile macie tych traktorów tutaj w tym momencie? Tutaj 12 bodaj. 11 tutaj stoi. 11 no i ten S. Nieszczęsny. Dlaczego nieszczęsny? No bo w nim będziesz szukał OBD. Będę na nim jeździł. To jest też typowy S, bo to jeszcze był produkowany przez zakłady Ursusa w pierwszych latach produkcji, to jest chyba 56 rok, a potem już robił Gorzów Wielkopolski. Także Ursus nie robił dużo tych S-ów. No dobra. Mamy 12. I teraz, który jest taki najstarszy, taka perła, wykopany, perła. Wiem skąd, ale... No, każdy ma swoją historię, to nie ma pereł tutaj. Znaczy każdy jest perłą z historią. Z odpowiednią historią. Na przykład Guldner, nie? Guldner był przywieziony z Dolnego Śląska, to jest taki sam ciągnik
cośmy kiedyś znaleźli w przystanku Bieszczady, co był, nie? Tam żeśmy wykopali taki ciągnik, ten jest starszy jeszcze, bo to jest 30 chyba 7 rok, a myśmy mieli 39 tam. Znaczy ten, nie, ten 39, a tamten był 40. Czyli ten, w tym chyba Hitler jeszcze do Polski przyjechał. W 39 roku. Trochę mu było niewygodnie, ale... No ale dobra, wyobraź sobie, że na jednocylindrowym silniku o mocy 15 koni gość obrabiał 50 hektarów orał. O matko Boże. To chyba mu zeszło, mówi, 2 miesiące. Bez przerwy. Bo do tego, tylko że tam są lżejsze ziemie, mówi, dwuskibowy puk, nie? Zakładał. I tu mamy ten... To jest Gurner, nie? 39 rok produkcji. On nie jest jeszcze kompletny, on nie jest na chodzie akurat, bo tu Polacy byli, to wsadzili tam pompę wszystkową z ESA, no takie różne przeróbki, nie? Ale na razie stoi rekonstrukcja, czeka na swoją nowe. Były takie czasy, że trzeba było czymś wyrobić. Coś trzeba było zrobić, tak, żeby działało. Chodzić, tak, ale, samo było w samochodach, jak i tak, we wszystkich maszynach. Ale wtedy to tak było, że kilka firm robiło jakieś takie podzespoły, jak pompy wtryskowe, wtryski, i to pasowało do kilku rodzajów traktorów, nawet w kilku państwach. To można było wszystko podebrać i założyć, nie? I działało. I działało. Nie czyli... wiem, czy w samochodach tak było, ale w traktorach tak. Ale widzisz, czyli było prawie OBD, było prawie plug and play. Tak. Dokładnie. Nie? No dobra, a ten? No ten to niech Bogdan opowie, bo to jest jego. Pięknie wygląda, to ale... jest V-ka jakaś. No, to jest silnik V, dwucylindrowy, 14-konny. Konstruktorem ciągników warchołowskich, typowo silników, to był Polak, nazwisko Warchołowski. W Wiedniu. Firma istniała bardzo długo. Przepraszam, silnik właśnie tego Warchowskiego tak samo pokazywał nam ostatnio Grzegorz. Tak. Najpierw właśnie z Wiednia. Najpierw produkowali silniki do samolotów. Typowo do samolotów. Później zaczęli produkować ciągniki. Od najmniejszego tego 14-konnego do 50-konnego 4 cylindry wtedy już było. 4. Co kosztuje mają? V4. Ten ciągnik kupiłem od pierwszego właściciela z dokumentami do rejestracji w Austrii kupiłem. Ja masę ciągników przywiozłem z Austrii, prawie wszystkie, które mam, bo ja nie mam polskich ciągników, same zachodnie różne. I uzdrowiłem go na tyle, zaś on był technicznie sprawny. Zrobiłem renowację całego ciągnika, żeby wyglądał jako tako, i w pełni jest na chodzie, w każdej chwili możemy go odpalić. Czyli tym pojedziemy dzisiaj do lasu? Możemy jechać. Nie, można... szkoda lakieru, bo by go pobrać. Można wsiąść na niego? Można. To ja was zostawię. Ja pojadę do lasu, ja zobaczymy. Myślę, że musisz dopompować chyba koło, bo... Nie, spróbujemy. Na razie spróbujemy tylko tak. Powiem ci, że jest... Wygodnie? Jest dobrze. Siedzenie pneumatyczne jeszcze powietrze trzyma. Z tamtych lat? Czy to powiem? Z tamtych lat. No, jest bardzo wygodnie. To możemy jechać. Zostawimy was i my pojedziemy do tego lasu. Mamy jeszcze w kolekcji, kolega ma Mikosz WT20. To jest 2 cylindry też V-ka, ale 20-konny. No i jeszcze jest tak, jeden czterocylindrowy. Jeszcze jest jeden 45 koni, nie? Ale tam jest silnik już wsadzony z multikara. Bo to też najgorszy jest... problem był właśnie z silnikami czterocylindrowymi i do dzisiaj nie idzie namierzyć, chyba nie namierzymy oryginalnego silnika do tego 4-cylindrowego. Ja tam mam kontakty trochę po Austrii, gdziekolwiek, i dzwoniłem gdziekolwiek, i koledzy tam Austriacy szukali, jest nieosiągalny. To się zachowało, perełka w stanie takim, jak oryginalny był, jest odnowiony, no i myślę, że następne 70 lat będzie bez problemu w takim stanie, jak stoi. Jeszcze dojdą takie czasy, że prawdopodobnie będziemy musieli korzystać z nich. Dlatego się trzyma, bo jak przestaną produkować pralki automatyczne i z nich brać części do traktorów, tak. To może być problem z elektroniką, a takiego nie zapalisz, a tego weźmiesz, nawet tego akumulatora nie było, to pchniesz go i pali. No wszystko było prostota, ale działała, to, nie? Działała i to było właśnie to. Tutaj tak. Następny jest Ferguson. F20 to jest silnik, najpierw wszystkie silniki w Fergusonach były jeszcze benzyniaki, ten już dostał silnik czterocylindrowy diesla. Jak się skończyła firma Harris Ferguson, jak powstał typowo Ferguson, oni zaczęli produkować silniki czterocylindrowe w dieslu. No i też się dało mi go wyhaczyć,
w dobrych pieniądzach w Austrii, przyjechał tutaj. Startował na wyścigach w Rudawce, był drugi. Jakby nie zwalił kołka, byłby pierwszy, bo jest bardzo szybkim ciągnikiem. O, no bo czerwony. Tak. Zawsze było, że czerwony to szybki. Tak, jak Maluch był czerwony, to też był szybki. No, ale ja miałem z tego tutaj czasu czarnego Malucha. Powie o tym coś w Fordzie, bo wiesz więcej o Fordzie, no jak to ja. Tu masz napisane, bo to jest kolegi Marka z miejsca piastowego. Ford 8N, nie, 9N, rok produkcji 46. I to jest ciekawe, bo on przyjechał w ramach UNRY ze Stanów. Tylko że sprawa była, i to też silnik benzynowy, sprawa była z tą UNRą tak, że traktorów naciągli, a nie było ani części, ani fachowców do tych ciągników, bo to były całkiem inne ciągniki niż u nas, nie? Czyli nie było komu robić. Nie było komu przy nich robić. Dlatego zrobili tak, że wyciągali silniki, zakładali jakąś platformę, lepili czy coś ESA jakiegoś polskiego i w to dalej chodziło. No, tak, tak, trzeba matką wynalazki. Tak powstał ciągnik w Rzeszowie, w Rzeszowiak. Ja bym sobie odkopał na internecie. Był taki ciągnik Rzeszowiak, co brali tyły, te co zostały po rozwalonych silnikach, jakiś POM dokładał jakieś silniki i był ciągnik nazwany Rzeszowiak. Tylko tego wyszło niedużo. Nigdy w życiu nie słyszałem o tym. To była seryjna produkcja. Znaczy manufaktura, tylko robiła cały czas takie same. Tyły brała na przykład z Fergusonów, tych starych albo z tych Fordów, nie? Bo tyły tu są bardzo mocne. Bo na przykład tu on ma, jak ma 20 koni, to ten tył powinien wytrzymać 100 koni. To tak były przewymiarowane tryby i wszystko, że on 100 koni śmiało wytrzymuje. I to Marek znalazł w Iwoniczu Zdroju, przykryty plandeką. Jak żeśmy zaczęli robić przy traktorach, nawiązywał się ten klub, on go obserwował, nie? I ten ciągnik stał dużo u chłopa. Normalnie on tam pracował nim czy coś, potem go przykrył deskami, plandeką. I on potem ten ciągnik od niego odkupił. Fajne. No i widać, że jest taki zachowany w oryginalnym, tak, to jest zremontowany. To jest oryginalny silnik, ten ciągnik Forda, nie? Przyjechał na statku ze Stanów w latach powojennych. I on przyjechał w takiej formie? Nic nie robiliście nic, przy nie. nim, nie? Wszystko czyli to samo. To wszystko, opony chyba blacha? Są pozmieniane przez poprzedniego właściciela. Nie? A blacha? Blacha oryginalna. Oryginalna. To jest oryginalna blacha. I on jest z którego roku? 46. Da się? No, widać. I słuchaj, i on nie stał tutaj, jak tutaj, że stoi sobie pod dachem, tylko całe życie stał na polu, pod twórką. Znaczy, no takie maszyny mają ciężkie życie, tak, generalnie. Ciężkie, nie? Tak. Jest tu musiał pracować. Bo wiesz, gdzie go było trzymać? Przecież dawniej nie mieli takich garaży. Jak miał jakąś stajnię czy szopę, to trzymał siano. Zwierzęta, siano. A traktor na polu, no to pod chmurą, nie? Tu mamy trzy sztajery, ten jest też kolegi. Znaczy, tu mam dwóch braci ciągnik. Tamten jest Marek, a ten jest tego. Marcina. Marcina. Nie? Tak, z miejsca piastowego. To jest te trzy sztajery, to jest to samo, tylko że ten jest na wysokich kołach. To jest inna seria, nie? Sztajer 80. I one najczęściej pracowały? To jest też jednocylindrowy ciągnik, silnik o mocy chyba 18 koni. 15 koni. Przymierzę do tego. Przymierz się, pewnie. Może... Łukasz, ty nie będziesz chciał. Nie, wiesz, ja się, będę ja chciał. Się boję takich. Boisz się? Tak, bo jeszcze sprzęgło za szybko puszczę i... Znaczy wiesz co? Wchódź brzydnie do góry. To tył napęd ja nie ogarniam, wiesz? Nie ogarniasz, ale to nie. Nie będziemy strzelać ze sprzęgła, ale powiem ci szczerze, że chyba jednak tym pojedziemy. Tym. No trochę lepiej, tak za kierownicą ale dobrze. Ale widać, że jest zupełnie odrestaurowany, prawda? Wszystko. Do tego, żeśmy robili całego. Wszystko tak. Ładnie. Ten był robiony. Cylindrki. To są tak samo na chodzie. Jego można zapalić albo z rozrusznika, albo po prostu korbą. Mhm. Bez problemu. Ma odprężnik i korbą jak zakręci dobrze. Kosy z boku, to zapali każdego z tych traktorów. Traktor funkcjonowalny, już nie trzeba było kosy z tyłu zakładać. Ja posiadam 180 darmu cylindrowy. Bardzo to się i też na korbę można zapalić. Idziemy dalej? Tak. To jest z kolei Ryśka. Niech sobie opowiada o nim. Skąd go wydaliśmy? Tego kupiłem w Rogach, kojarzysz gdzie jest Rogi są, mm-hmm. Miejscowość. Od takiej pani, jej syn był leśniczym tutaj w Besku. Oj, kupiłem go za 3800 wtedy? Tak. 3800, tylko że on nie był w takim stanie, nie? Tak. Tylko był taki oryginalny, nie? No to ja sobie zrobiłem swoją wizję po swojemu, nowe opony, farba, wszystko, on jest też na chodzie. Tylko ja go trochę poszerzyłem, na lampy mu dałem większe. No i ciekawe jest to, że on przyjechał z Austrii w latach 50. Kolejny do Krakowa. Tak, to sztajery to tylko Austria. No.
do Krakowa i gość, nie wiem, z Rogów, skąd on tam tym, z tego Krakowa miał jakieś tam znajomości czy coś, on z Krakowa nim przyjechał 15 na godzinę do Rogów na kołach. O matko. Wyprawa życia. Dwa dni? Tak. No to faktycznie. No ja tu przy silniku nie robiłem nic, jedynie sprzęgło, skrzynie to tu nic nie trzeba robić, bo tak jak mówiłem, to są tryby tak mocne, że te silniki to tej skrzyni, czy mostu, czy jakichś innych podzespołów nie potrafią skończyć. Tak. No silnik ze starości może się rozcieć, może się zużyć, na przykład tuleja, tłok i tyle. Mhm. Koło zamachowe tutaj waży 300 kg. No pracuje, no to musi coś tam się... Jednocylindrowy i koło zamachowe 300 kilo. I kolejny z tych trojaczków, tak? To jest... No a ten to jest ciągnik z kolei... Mogę śmiało powiedzieć, że od tego ciągnika się to wszystko nasza banda zaczęła. A, czyli tutaj mamy... Bo ja troszkę pracowałem w Austrii wcześniej masę lat w sumie, od 1985 roku. I moim marzeniem było, jak słyszałem głos tego ciągnika gdzieś tam w górach, z kilometra, z dwóch, jego stuk od tego silnika, to zawsze mnie podgrzewało, żeby go kupić. Nawet się udało. Jak go ściągnąłem do Polski, poznałem Ryśka, poznałem innych kolegów, a szukaj coś, a to, a tamto. I w ten sposób zaczęliśmy tworzyć grupę swoją, zbierać większą ilość ciągników, remontować to troszkę i powiem, że nawet się to nam udało i idziemy do przodu. Ale no. To by jakoby był zalążek tego całego naszego klubu, bo praktycznie od niego się to zaczęło. Jest ten sam, co tutaj Ryśków, jest młodszy rok lub dwa, 3 lata nawet, jest młodszy, bo ten czerwony, tak zwany diabeł kolegi Ryśka, to jest jeszcze bez hydrauliki z tyłu, a ten jest z hydrauliką. A nawet ładnie lakier położony jest na nim. Coś widać? I nim bardzo często też wyjeżdżam na Rudawkę, na wystawy na Rudawkę, czy tutaj gdzieś na jakiś zlot, to jego się odpala, wyjeżdża się nim, że trochę pojeździć. Także jest w pełni sprawny i, no i cieszy oko i cieszy. I bardzo fajnie się tym jedzie. Jest bardzo wolny, 15 na godzinę, no ale jadąc na jakąś wycieczkę, to fajnie jest, bo wszystko po drodze się widzi, macha się ludziom, to i tamto. I... No w końcu kabriolet, tył napęd, więc to typowe sportowe auto. Drifta więc... nie zrobi wprawdzie tym, ale... No, czyli to jest idealne dla niego. Bo on się boi tych driftów, tego wszystkiego. I wiatr we włosach. Wiatr we włosach, tak. Łukasz. I muchy w zębach. Dokładnie, Włoczek szczęśliwy. Tu jest Skoda, niech się ktoś o niej opowie, bo wie więcej. To jest Skoda. Łukasz ma podobną. Tylko przód napęd. Znaczy, podobny jest u ciebie tylko znaczek ten, co jest tutaj na deklu. Założę się, że jest kura? Ten sam. Jest kura? Jest kura. Jest, tak. To jest to samo. Mam kurę. Tak i widzisz, to jest już ta wersja, gdzie Ruscy kazali zmienić znaczek na silniku. Że gwiazda ma być, tak? Że gwiazda jest na silniku, tak. Nie mogły te traktory wychodzić ze znaczkiem Skody na silniku. No dobrze, nie mogły wychodzić i zgodzili się na to, żeby na piaście z tyłu było? Nie wiem, może był to na tyle pijany, że tam nie zauważył. Okej, dobra, tutaj tak, widzę, tu jest duże. Tak, tu jest duże. To jest silnik ciekawy, bo to jest tak, rozruch na benzynę. Zamykało się dwa zawory małe, bo musiał być do benzyny silnik odprężony, nie mógł być. Nie mógł być silnik zamknięty jak do diesla, nie? Bo benzyna pracuje na 14 atmosferach, a diesel 30 parę. Nie? I zamykało się zawory, wyłączało się benzynę, w tym czasie włączało się diesla. To trzeba było dobrze pomyśleć, bo dużo tych silników właśnie rozwalili, bo zapomnieli zamknąć benzynę. Jak zamknął się dwa małe zawory w głowicy, to wtedy następowało rozwalenie motoru. Eksplozja. Tak, to jest 30 koni, on dość szybko jedzie. Wyszło ich około 8 tysięcy sztuk, u nas w Polsce jest 4, z czego 3 u nas w klubie, tutaj na Podkarpaciu. Jedna gdzieś tam koło Białego Stoku jest taka Skoda. I to też było przewiezione ze Słowacji. Silnik jest na chodzie, odpalony. No benzyny tutaj nie ma, bo tu powinny być jeszcze gaźnik i różne te przyrządy, ale to jest było zdjęte chyba przez Słowaków jeszcze. Nie wiem dlaczego, a odpalali to na samostarcie normalnie. No tak. Tak, bo teraz już są takie, wiesz, samostart czy plak, nie? Pominęli to. Pominęli benzynę. To było problematyczne, bo to
No tak, a to... No nie zawsze tym jeździli trzeźwi, nie? Jedna pomyłka i po silniku, nie? To nie tak silniku. Jak teraz, że wiesz, no wyskoczy ci błąd i tego, tak. A tam nie było. Ale to nawet chyba tak niewygodnie dosyć się jechał tym traktorem, bo widzę, że kierownica wsiada... jest przestawiona bardziej. Chcesz tak. sprawdzić? To jest, nie, to jest tak, ja później z tobą pojadę. To jest tak jak wersja angielska, nie? Z prawej strony kierownicy. No właśnie, tak się dziwnie przejechało, nie? Z prawej strony kierownicy, ale fotel tak trochę. Ale fotel na środku. Fotel... No, ale możesz sobie usiąść na nim, jak chcesz. No oczywiście, że usiądę. Zaraz prawda, ja ci Łukasz powiem. Dobrze, opowiedz tylko potem, się nie zdziw, żeby miał jakieś plamy na kurtce czy no coś. No właśnie, ja patrzę... Łukasz, niewygodnie jest. Nie. Właśnie tak to myślę. Bo to wiesz, to jest traktor, to nie jest samochód, że jest tapicerka. Ale i... tam były pięknie zachowane. Możecie się z nami na rajdze wybrać, dostaniecie traktory. No. Tak, traktorów mamy dosyć. Tak. Łukasz, ja myślę, że ten będzie dobry. To... Tylko, że to 15 na godzinę, na rajdze to mi... To dobrze, bym się zabił jeszcze albo gdzieś. Nie, to tak myślę, że... No to niech pan popatrzy, panie Rysiu. On jest już cały w strachu. Ale on jest za wielki do tego traktora. Coś innego mu musimy wybrać. Ja muszę Białoruszkę jakąś dorwać. Tak, Białoruszkę. Wladimirca. Władimir jest, nie. To nie jest traktor. Nie jest, mówią. To jest pierkawka. No. Dobra, teraz jak się stąd schodzi? To powinna być jakaś instrukcja. No. Nie, po prostu musisz... Wyturlać się. No. Tak, wyturlać. Udało się. Nawet to się wytnie, jak wychodzę. To będziemy jeszcze sprawdzać, ale ja pojadę tamtym sztajerkiem. No jak wypadniecie na 3 sztajery, to będzie szał. Ale zadamy szyku. No. Sobotę i będzie, zlot, i będzie pach, 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 pach. Pod dyskoteką w sobotę. No jednocylindrowce to pod dyskotekę będziesz chciał się popisywać. Taki sprzętem tylko. A któregoś możemy odpalić tutaj, czy nie bardzo? Tutaj nie, bo tu są czujniki. Dymu, wszystko, a to nie jest, tu nie ma Euro 5. Euro 0, a nie? Nawet na minusie. Ja spodziewałem się, że jednak... Czyli do Krakowa już raczej nie wrócą. Tak, to jest na minusie, euro na minusie, za to tak długo chodzą, wiesz? O, właśnie dokładnie. To jest dobre. Przy okazji będziecie może akurat tutaj na bramie czy coś. Będziemy. Będą powjeżdżane ciągniki. Tak. Także, a musimy powjeżdżać, mamy w planie wjechać wszystkimi w tym roku, które są na chodzie, żeby podpalać, poprzyjeżdżać troszkę. To żeby nie przepychać przez te belki, jednak, bo tamte to my przez belki przepychamy. Bo jednak jest problem, jak ciągnik stoi 2-3 lata nieodpalany, to się dzieje to, co się dzieje. Tak, puszcza. Puszcza koła, wiesz, potem jedziesz i tak. I tak trzeba podpompować koła, dźwignąć i obrócić koła w drugą stronę, wiesz? Żeby nie stało w tym samym miejscu. Odstane są. Tak, odstane są. A to są jednak traktory ciężkie, bo on jest, widzisz, jakie tu są odlewy, to jest kawał żelaza. Jest kawał. Niby to nieduża, a waży to na 300? No. No to na 300 to jest. No i w czterech kółkach to jednak trochę jest. No tak. No tutaj mamy Holdera A20, to jest ciągniczek 20-konny, typowo ogrodniczy, z sprzętem do obrabiania w winnicach. Jest bardzo... sobie zobacz, jak chodzi kierownica bez wspomagania. Ale ma... no... Jest bardzo ciekawy ciągniczek. Ale to dużo, trzeba obrotów chyba tak. zrobić, prawda? Tak. A czemu? No, ja kręcę, a te koła praktycznie... Nie, bo on się łamie w pół. Bo on się łamie tutaj w połowie, tu się łamie. Tak? No. Tu nie ma, Bogdan, wspomagania, nie? Czy jest? Nie, nie chodzi. Co? Dopiero jak chodzi. Dopiero jak chodzi. No. Że to się ma przegub na środku. Tak. No to takie ciekawe musi być podczas jazdy to chyba. Może ty pojedziesz. To powiem, tym byś pojechał, Łukasz. Takim byś pojechał. Kupiłem go ja w Austrii. Myślę, że dla niego będzie najlepszy Ursus. Kupiłem go w Austrii pod Wiedniem. U gościa, który chyba też miał tych ciągników różnych dość dużo, ale pojechałem jeszcze, że wydrę od niego WT20 Warchałowskiego, bo był tam u niego. Mówił mi przecież, że coś choruje. To potrwało z półtora roku, zanim znowu go chciałem odwiedzić. Okazało się, że gość już nie żyje. I sprawa dalej uschła. No ale ten Holder, wspomnienie jest dobre, że jest tam od niego i że znachodzi i pomaga mi, jak mówiłem przed chwilą. Ja go co roku biorę do swojego lasku i przycinamy tam świerki i nim wyciągam. Czyli to tym. To tym. To jest ten bohater ostatnich dni, tak? Lasowy, tak. I który to jest rok? 63 bodajże. 63. Marzynówka. Czwarty. No, powiem ci, że jak tak patrzę się na niego, to niedawno z fabryki wyszedł. Mhm. Jak wyszedł, tak nie wrócił. I zero jazdy po mechanikach. Tak, tutaj tu się praktycznie nic nie dzieje. Nic się nie psuje. Baterie zagrzać, świece dwa razy obrócić.
jedzie. Właśnie, bo z tymi mechanikami to czasem problem. No bo cóż, w tamtych czasach przecież nie było jako takich mechaników, ewentualnie gdzieś tam w PGR-ach był jakiś ktoś. Samouki takie. Tak, dokładnie. I każdy mniej więcej i wiele wiedział, rzeczy. Matka potrzebą wynalazku. Teraz sam nauczyć, żeby coś go przecież po prostu zrobić. W Polsce było, jeśli nie wiesz, w Polsce było najwięcej wynalazków po wojnie. Bo każdy każda samoróbka to był wynalazek. Można by było podciągnąć pod wynalazek. Każdy ciągnik zrobiony przez chłopa. Przecież wszystkie z motorów robione te tak zwane unochody trójkołowce, nie? Tak. Dokładnie. USK, PZL-ka, SHL-ka, wszystko to robili przedmiotami. W tamtych czasach, jak się dostawało instrukcję obsługi, to w instrukcji obsługi było dokładnie napisane jakieś muzy zaworowe, jakieś olej, wszystko. A teraz dostaje się książkę, jak się włącza wycieraczki. Do tego holderka mam całą książkę jakby serwisową, wszystkie części rozłożone na obrazkach. Co gdzie trzeba by było w razie zrobić, to wszystko stamtąd idzie wyjść i zrobić. A teraz napisane jest, żeby nie pić wody z akumulatora. Tak. Dokładnie, ale sam naprawiam samochód, FSO, Polonez i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. I tam było wszystko pokazane, jak rozkręcić, jak coś wyregulować. A teraz jest to tajemnica, bo jest to tylko dla ASO. Tak, jest ASO, a ty możesz ewentualnie dodać. Tu jest właśnie Rysiego, tu jest ta hydraulika, tu jest zbiorniczek na olej. Tak. I tu jest pompę, która uruchamia smaganie. A to dalej co to jest, co mamy tutaj? To jest polski. To jest Ursus, polski Ursus. Tak. Tutaj sam możesz usiąść. Zobacz, jak wygodnie się siedziało na Ursusie. Ale ja powiem, że to jest traktor, na którym się uczyłem jeździć. Mój dziadek miał taki sam traktor i pamiętam właśnie biegi łącznie z tym, że się startowało z piątki już i na szóstkę się przełączało, bo nie było potrzeby. Znaczy czwórka była do pracy, a do ciężkiej pracy to dolna skrzynia. Tak. To były te same biegi, tylko za reduktorem. Już tak, dokładnie. No i pamiętam, że tu był taki, że się do góry brało wajchę, odpalało i w dół. Podprężnik. Podprężnik, tak. Łukasz, wspomnień czas. Proszę. Nie, to ja taki mówię, ja taki się uczyłem jeździć. I on nigdy nie miał hamulców dobrych. Zawsze był problem z hamulcami. Ale powiem ci, że rzeczywiście brało się, za kierownicą dosyć słaba. Tak, dokładnie. Tylko, że u mojego dziadka to był guzik od odpalania. Tak, ale tu jest pod spodem, bo przerobił sobie. Tak, tu jest pod spodem. No, także tak. Silnik dwucylindrowy, wysokoprężny, moc 28 koni. I tu był gaz, nie? Tu jest gaz, tu nożny, tak. Tu ręczny. Na tamte czasy i na obecne nawet to były bardzo dobre ciągniki. Ja się lubuję w zachodnich ciągnikach, ale mimo wszystko do Ursusa mam sentyment, bo pierwszy mój ciągnik do pomocy przy budowie w gospodarstwie to był też 60 polski, 360. I nie mam słowa złego o tych ciągnikach, bo wszystkie były dobrze skonstruowane i dobrze chodziły. Służyły. To jest praktycznie poprzednik 30 typowej, nie? Tak. To jest to samo, wszystko trochę inny silnik. Niektórzy mówią, że ten był mocniejszy niż 30. Także ja na takim jeździłem dużo, proszę pana. Ja tu wiem wszystko. Tu, proszę pana, są kierunkowskazy. Tutaj jest taka wajcha, która opuszcza hydraulikę z tyłu. Tak. Ja to wszystko wiem. Która to wajcha? No tak tutaj, widzisz? I to brało się do góry, to się do góry, a w dół tam w dół. I to się blokowało jeszcze na boki. Proszę pana, ja takim jeździłem. Ale ja już wiem, że ty jeździłeś, pokazałeś mi wszystko. Jesteś tak obyty w tym temacie, że... Tak, ja będę pisał pracę doktorską na temat Ursusa. Okej, niebawem książka Łukasza. Do zakupienia. Sam jeżdżę Ursusem. Tak. Ja jestem kaktusem, jeżdżę Ursusem. Tak. Ursus my passion. Sam jeżdżę, naprawiam Ursusa. My passion. To jest bardzo fajne, jakiś twór bardzo fajny. Czekałem Jaromka. Maciek, myślę, że tu spokojnie mógłbyś usiąść na tym. Tak, to tak. Wcale się nie pobrudzisz. To jest Jaromka, to jest, było robione dla zakładów różnych z popularnego dzika. Dzik, tak. Tak. Dzika nie mamy tutaj, a to jest kolegi z Bydgoszczy, Jacka. On tutaj trzyma, bo kiedyś to pójdzie do odrestaurowania. No. Właśnie tak z daleka, jak tam byliśmy, to myślałem właśnie, że to jest dzik. Tak, bo tu jest maska wykorzystana z dzika. Tak, tylko przecięta jest, prawda? Bo w dziku była dłuższa. Tak, silnik z dzika i cały tył też jest z dzika, tylko on jest tak, jakby był odwrócony. Bo dzik miał... Tak. Tak, nie,
dzik miał tutaj przód. Tak. Także do przodu jest dołożony jeszcze przód. No znaczy sprytne. No i jedno kółeczko, sprytne. Nie? Sprytne. Jakaś kierownica od SHL-ki, czy od jakiejś WS-ki, czy wtedy, od... No to wtedy takie manufaktury, bo to też robiła no manufaktura, nie? To, no to tak. Wykorzystywali to, co było już produkowane. No po co no robić nowe, jak weźmiemy kierownicę z tego, maskę z tego, lampę na przykład, syreny czy z czego i już jest tak. Po co wyważać otwarte drzwi? Proste. I ostatni... Lindner. Tak, ostatni Lindner to jest ciągniczek 22-konny. Lindner BF22N. Powiem dlatego, bo są dwa rodzaje. Ten jest akurat z rewersem. To jest też dobra rzecz, bo jedną dźwignią przykładam sobie wszystkie biegi do przodu i do tyłu. Jak mam czwórkę do przodu, tylko tą dźwignią przykładam, mam czwórkę do tyłu. Jak we Władimircu. Jest naprawdę ciekawy. Jest też w pełni na chodzie, jest brzydki. Jak a był, czemu? Przód? Jak był przywieziony, no one takie właśnie maski miały, bo mam jeszcze 25-konnego, mam jeszcze 25-konnego A z napędem na przód. Tam mamy problem z wałem głównym, korbowym. Już namierzony jest i coś z tego powoli będzie, mam nadzieję. No ale ten ciągniak tu stoi i leje się z niego obecnie, bo za długo stoi. Tak też go można w każdej chwili odpalić. Ja nim ciągnąłem wodę, 1000 litrów beczkę z wodą. Jak była susza do domu, z potoczka. Dwa lata temu jeszcze. Jak ludzie reagowali, jak wyjechałeś tak sympatycznie wyglądającym Linderem? No niektórzy może myśleli, że ktoś z wojny wraca dopiero. Myślę, że tu są ludzie przyzwyczajeni chyba do tego widoku. Kabina Friesmajera, szyba zamykana. Klimatyzacja cały czas może działać, także jakby nie otworzył, to jest dobrze. Słuchaj, jak oglądasz filmy o kosmitach, to ten ryjek to jest tego zielonego ludka taki, nie? Tak. Taki sam. No ale faktycznie jak ktoś tutaj projektował ten traktor, no to ktoś podszedł designersko do sprawy bardzo. Tak, ale Lindner jest... Pomijam przód. Ale popatrz na tą klapę, na to wszystko. One wszystkie miały wtedy takie. Jak była kabina, to była jak Friesmajera, była kabina, to była właśnie otwierana do góry. To było bardzo praktyczne, bo jest gorąco, to figi. Tak. No jest i ten fartuch. I Lindner produkuje do dzisiaj ciągniki, bo to jest firma w Tirolu, w Austrii. Są do dzisiaj produkowane ciągniki w dalszym ciągu, już nowej generacji wiadomo. Ale od tego zaczynali. To był tak zwany Bauernfreund, przyjaciel Bauera, przyjaciel rolnika. Po koniku weszły te traktorki i tym wszystko robili. Jakby mogli, to by robili dalej. To by robili dalej. Znaczy oni chyba robią Lindnera, dalej klepią, tylko klepią nowszą dalej wersję. Tak. Nowszą wersję trochę. W takiej postaci? W takiej nie. Już chyba nie. Ale rolnicy jeżdżą dużo tym w Austrii. Właśnie to samo miałem powiedzieć. Tymi? Tak. Takimi sztajerkami 15-konnymi, czy 28-konnymi. 28-konnymi. Do dzisiaj pracują z turem z przodu, czy obornik wygarta z obory, coś. Te traktory dalej chodzą, dalej pomagają. Ale to samo jest u nas w Polsce, bo nieraz się rozmawia z rolnikami, to on ma na przykład John Deere'a, Fenda z najnowszej półki, ale trzyma 60 czy 30, tak, bo mówi, że ten traktor zawsze go z pola przywiezie. Nowy rok. Przywitaliśmy z przytupem. Przyjechaliśmy do Beska, pooglądaliśmy traktory, pooglądaliśmy trochę innych jakichś ciekawych rzeczy w Muzeum Dziedzictwa w Besku. A my ze swojej strony zachęcamy do zwiedzenia tego muzeum i przyjeżdżajcie tutaj, naprawdę eksponaty są piękne. Jak widzicie, chłopaki mają ogromną wiedzę na temat tych wszystkich ciągników, które tu są wystawione i na pewno spędzicie tu bardzo fajnie czas. Możecie dotknąć, poglądać, może chyba niekoniecznie wsiadać, bo te kartki tam są napisane, ale myślę, że jak się ładnie uśmiechniecie, to pewnie panowie pozwolą wam na jakiś eksponat ewentualnie siąść. Dokładnie. Zważywszy na to, że nie pokazaliśmy wam wszystkich traktorów, no bo niech to będzie trochę tajemnicą. Przyjedźcie tutaj, zobaczcie jak to wygląda, pooglądajcie, namacajcie, jak Łukasz mówi, te traktory. No i do następnego razu. I mam nadzieję, że każdy, kto ogląda ten filmik, już dawno zasubskrybował nasz kanał. A jak nie, to my nie widzimy teraz, aby teraz wciskać subskrypcję. I ten pamiętny dzwonek. Ciśnijcie dzwonek.